Hodowla koni. Rozród. Dojrzałość płciową konie zimnokrwiste osiągają w wieku od 12 do 15 miesięcy, a gorącokrwiste i prymitywne od 15 do 18 miesięcy. Dojrzałość hodowlaną konie zimnokrwiste osiągają w wieku od 30 do 36 miesięcy, a gorącokrwiste i prymitywne od 36 do 48 miesięcy. Dojrzałość fizyczną konie zimnokrwiste osiągają w wieku 4-5 lat, a gorącokrwiste i prymitywne od 5 do 6 lat. Rozróż: dojrzałość płciowa, dojrzałość hodowlana, dojrzałość fizyczna. Klacze należą do samic sezonowo wielorujowych. Cykle płciowe występują regularnie w ciągu 4-5 miesięcy wiosennych w okresie przybywania dnia świetlnego. U 20-25% klaczy wykazuje regularne cykle płciowe przez cały rok. Od 20 do 25% klaczy wykazują regularne cykle płciowe przez cały rok. Cykl płciowy u klaczy trwa przeciętnie od 21 do 22 dni, a ruja od 4 do 7 dni. Cykl krótki 18-19 dni, z rują 2-3 dni. Cykl długi 20 od 25 do 26 dni, z rują od 8 do 12 dni. Owulacja występuje około 2 dni przed końcem rui. Po owulacji jajeczko zdolne jest do zapłodnienia przez od 6 do 10 godzin. Pierwsza ruja po porodzie występuje po 7 od 7 do 12 dniach i z reguły jest krótka. Klacze o krótkiej rui powinny być kryte po zaobserwowaniu jej pierwszych objawów, a następny raz po 24 godzinach. Klacze o normalnej rui należy kryć w 3 dniu i powtórzyć krycie po 36 i 48 godzinach. Klacze o długiej rui należy kryć w 6 dniu i powtórzyć krycie po 36 i 48 godzinach. W pierwszym sezonie rozpodowym młode ogiery mogą pokryć 35 klaczy, 6 skoków w tygodniu. W drugim sezonie mogą pokryć 10 klaczy. W drugim sezonie mogą pokryć 40 klaczy. W drugim sezonie mogą pokryć 40 klaczy. 10 skoków w tygodniu przy jednym dniu przerwy. Ogiery w pełni sił od 5 do 14 lat mogą pokryć od 80 do 100 klaczy, a nawet więcej klaczy. 12 skoków w tygodniu przy jednym dniu przerwy. Od 3 do 4 skoków dziennie z przerwami od 6 do 8 godzin. Ogiery zimnokrwiste powyżej 15 roku życia, a szlachetne powyżej 17 roku życia powinny kryć tak, jak ogiery w drugim roku użytkowania. Ogiery powyżej 20 roku życia mogą kryć 4 razy w tygodniu. Około 20 klaczy w sezonie. Plemniki są zdolne do zapłodnienia komórki jajowej w ciągu od 24 do 48 godzin po kopulacji. Plemniki są zdolne do zapłodnienia komórki jajowej w ciągu od 1 dnia do 2 dni po kopulacji. Kopulacja trwa od 7 do 25 sekund.
Kopulacja trwa od 7 do 25 sekund. W momencie ejakulacji następują drgania ogona. Rodzaje krycia. Tabunowe, z ręki, sztuczna inseminacja. Tabunowe, inaczej haremowe. Haremowe, z ręki, sztuczna inseminacja. Rodzaje krycia. Haremowe, z ręki, sztuczna inseminacja. Krycie tabunowe, inaczej haremowe. Flechmen. Krycie tabunowe. Tabun może składać się z 10-15 klaczy. Z od 10 do 15 klaczy. Przy formowaniu tabunu należy przydzielić ogierowi około od 5 do 7 klaczy. Początkowo ogier kryje bardzo często. Gdy nabierze właściwego instynktu stadnego, kryje klacze raz w czasie rui. Krycie z ręki. Na zdjęciu próba klaczy. Pęta klaczy. Metody biotechnologiczne stosowane w rozrodzie koni. Metody biotechnologiczne, sztuczna inseminacja i inne. Wykorzystuje się w rozrodzie koni czystej krwi arabskiej i koni półkrwi, małopolskich, wielkopolskich, szlachetnej półkrwi itp. Stosowanie takich metod jest zabronione u koni pełnej krwi angielskiej, koni huculskich i koników polskich. Unasiennianie nasieniem świeżym. Unasiennianie nasieniem rozcieńczonym. Unasiennianie nasieniem schłodzonym. Unasiennianie nasieniem mrożonym. Przenoszenie zarodków. Zapłodnienie in vitro. Unasiennianie nasieniem świeżym. Nasienie nie jest rozcieńczane. Do wykorzystania nadaje się przez 1 godzinę. Żrebność jest porównywalna z wynikami przy kryciu naturalnym. Jedyna korzyść – ochrona przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Unasiennianie nasieniem rozcieńczonym. Do wykorzystania nadaje się przez około 12 godzin. Żrebność jest porównywalna z wynikami przy kryciu naturalnym. Unasiennianie nasieniem schłodzonym. Nasienie jest rozcieńczane. Do wykorzystania nadaje się przez okres 2-3 dni. Osiągana jest żrebność na poziomie od 50% do 80%. Unasiennianie nasieniem mrożonym. Nasienie zamrożone w ciekłym azocie. Możliwość długotrwałego przechowywania. Kilkanaście lat. Osiągana jest żrebność na poziomie 50%. Zalety stosowania nasienia mrożonego. Umożliwia jednoczesne wykorzystanie ogierów w sporcie wyczynowym i hodowli. Zabezpieczenie materiału genetycznego ogiera na wypadek kontuzji, choroby czy śmierci. Nasienie może być transportowane na każdą odległość bez ograniczeń czasowych. Problemy z mrożeniem nasienia ogierów.
Tylko 30% ogierów dysponuje nasieniem doskonale nadającym się do mrożenia. 40% osobników posiada nasienie nadające się do tego w stopniu zadowalającym. 30% ogierów posiada nasienie nie nadające się do mrożenia, głównie ze względu na zbyt małą ilość plemników o ruchu postępowym, które przeżywają proces rozmrażania. Dawka inseminacyjna. Po prawidłowo przeprowadzonym rozmrożeniu jedna dawka inseminacyjna powinna zawierać nie mniej niż 200-250 milionów plemników o ruchu postępowym. Minimum 30% wszystkich plemników powinno wykazywać ten ruch. Aby takie wartości osiągnąć po rozmrożeniu, konieczne jest zamrożenie między innymi od 500 do 800 milionów plemników w dawce. Takie ilości plemników znajdują się w od 4 do 8 słomkach. Przeciętnie ogier oddaje ejakulat umożliwiający produkowanie od 12 do 15 porcji nasienia mrożonego. W zależności od indywidualnej zmienności ogierów z jednego ejakulatu można wyprodukować od 2 do 40 porcji nasienia mrożonego. Średnio dla jednej klaczy przewiduje się od 2 do 3 inseminacji w ciągu jednej rui. Dlatego z jednego ejakulatu można uzyskać odpowiednią ilość porcji dla 5-6 klaczy. Unasiennianie klaczy. Przy opieraniu się wyłącznie na objawach rui, zabieg unasienniania należy wykonywać w 3 lub 4 dniu od początku rui. Przy stosowaniu nasienia płynnego zabieg należy powtarzać co 48 godzin, a mrożonego co 24 godziny, aż do ustąpienia objawów rui. U większości klaczy owulacja następuje w godzinach nocnych. Zaleca się więc zabiegi unasienniania przeprowadzać w godzinach popołudniowych. Kiedy określamy termin owulacji przez omacywanie albo ultrasonografię jajników, inseminację najlepiej przeprowadzić w 12 godzin przed i 6 godzin po owulacji. Zaleca się, żeby klacze przeznaczone do inseminacji nasieniem mrożonym nie były starsze niż 15 lat. Klacze, które w przeszłości wielokrotnie się nie zażrebiały, nie powinny być inseminowane. Przygotowanie klaczy do inseminacji ma na celu ograniczenie możliwości wniknięcia do macicy drobnoustrojów obecnych na sronie i włosach ogona za pośrednictwem ręki lub pipety. Klacz należy umieścić w poskromie i założyć jednorazową opaskę na ogon lub czysty bandaż. Ogon należy przywiązać. Na ręce inseminator powinien założyć dwie długie rękawice inseminacyjne jednorazowego użycia. Odbyt i okolice sromu należy wymyć wodą ze środkiem dezynfekcyjnym. Czynność należy powtórzyć 10-krotnie, za każdym razem biorąc nowy tampon waty. Srom należy wypłukać czystą, ciepłą wodą i wytrzeć do sucha czystą ligniną. Sprzęt do unasienniania klaczy. Jednorazowa pipeta inseminacyjna z wężykiem do podłączenia strzykawki. Może być pipeta do inseminacji bydła. Strzykawka jednorazowa o objętości 5 cm sześciennych, nasienie w słomkach, lub 20 cm sześciennych, nasienie w tubach lub świeże. Sterylne rękawice jednorazowe. Nieplemnikobójczy środek poślizgowy. Co najmniej 15 minut przed zabiegiem pipetę inseminacyjną i strzykawkę należy umieścić w cieplarce 40 stopni Celsjusza.
Przed samym zabiegiem należy wyjąć z cieplarki pipetę i strzykawkę, a następnie naciągnąć nasienie, zasysając słupek powietrza około 3 cm, aby uniknąć strat nasienia przez wyciekanie. Technika zabiegu unasieniania. Nasienie należy zdeponować, umieścić w trzonie macicy. W tym celu wprowadza się pipetę trzymaną w dłoni, końcówka pod palcem wskazującym, powleczone nieplemnikobójczym przodkiem poślizgowym do pochwy. Pomocnik rozchyla wargi sromowe. Wskazującym palcem odnajduje się ujście zewnętrzne szyjki macicy. Zsuwa się osłonkę sanitarną i po palcu wprowadza się pipetę do trzonu macicy. Naciskając tłoczek strzykawki, wprowadza się nasienie. Jeśli nasienie nie może wydostać się ze strzykawki, to należy cofnąć pipetę o 2-3 cm, aby wylot nie opierał się o ścianę macicy. Po zdeponowaniu nasienia wysuwa się rękę wraz z pipetą z pochwy klaczy. Pozostałe w pipecie nasienie można poddać badaniu mikroskopowemu. Zużytą pipetę należy włożyć do rękawicy i całość wyrzucić. Klaczy należy odwiązać ogon i zdjąć osłonkę lub bandaż. Przenoszenie zarodków. Metoda przenoszenia zarodków klaczy wyszła poza sferę badań i jest, choć w niewielkim zakresie, wykorzystywana w hodowli. Umożliwia ona jednoczesne wykorzystanie klaczy w hodowli i sporcie. Możliwość superowulacji u klaczy są znikome. Możliwości superowulacji u klaczy są znikome ze względu na niską jakość zarodków uzyskiwanych tą metodą. Najlepsze efekty dawało podanie wyciągu z końskiej przysadki. Uzyskiwano średnio 1,2 przydatnych do przeniesienia zarodków. Dlatego do przenoszenia wykorzystuje się zarodki z normalnych cykli rujowych. Zarodki uzyskuje się metodą niechirurgiczną, polegającą na wprowadzeniu do macicy specjalnych cewników i za ich pomocą przepłukaniu jamy macicy. Metoda ta wymaga użycia dużej ilości płynu. By zmniejszyć objętość przeszukiwanego płynu macicznego, poddaje się go sedymentacji, a ostatnio coraz częściej filtracji. Wyniki chirurgicznego przenoszenia zarodków u koni wynoszą od 70 do 80% i są wciąż lepsze od uzyskanych metodą niechirurgiczną. Do najważniejszych, swoistych dla koni przyczyn zmniejszających efektywność niechirurgicznego przenoszenia zarodków należy tworzenie się miejscowych stanów zapalnych spowodowanych zakażeniem bakteryjnym, wyrzuceniem, ekspulsją zarodków w wyniku podrażnienia szyjki macicznej, a także uszkodzeniem śluzówki pipetą transplantacyjną. Zarodki są przenoszone do biorczyń synchronizowanych. Synchronizacja między dawczynią a biorczynią jest zadowalająca, jeśli utrzymuje się w ramach od minus 3 do plus 4 dnia. Zapłodnienie in vitro. Uzyskano już pierwsze źrebię z zapłodnienia pozaustrojowego. Jednakże metoda ta nie została w pełni opanowana. Obecne metody pozwalają na uzyskanie zapłodnienia dojrzałych in vivo oocytów na poziomie od 20 do 30%. Użycie dojrzewających in vitro oocytów prowadzi do zapłodnienia tylko w nielicznych przypadkach. Użytkowanie rozpłodowe klaczy i ogierów. Klacze zachowują zdolność do rozrodu nawet w wieku 20 lat. Żrebność. Procent klaczy żrebnych dokrytych. Średnio 80%. Płodność. Procent urodzonych żrebiąt do klaczy krytych. Średnio 65 do 75%. Odchów żrebiąt.
Procent żrebiąt odchowanych do 6 miesięcy, do 6 miesiąca życia, do urodzonych, w stosunku do urodzonych. A więc mamy żrebność, płodność, odchów, żrebiąt. Żrebność to procent klaczy żrebnych do krytych. Płodność, procent urodzonych żrebiąt do klaczy krytych. Odchów żrebiąt, procent żrebiąt odchowanych do 6 miesiąca życia w stosunku do urodzonych. Prawidłowo użytkowane ogiery zachowują zdolność do rozrodu nawet w wieku 20 lat. Blastocysta wszczepia się w błonę śluzową macicy pod koniec 7 tygodnia, a pełne umocowanie zarodka następuje po 14 tygodniach. Ciąża, to już dotyczy ciąży. Ciąża. Blastocysta wszczepia się w błonę śluzową macicy pod koniec 7 tygodnia, a pełne umocowanie zarodka następuje po 14 tygodniach. Od 4 do 12% klaczy resorbuje ciążę. Ważne jest stwierdzenie ciąży około 5-6 tygodnia. U klaczy ciężarnych może występować ruja. Krycie klaczy żrebnych prowadzi z reguły do poronienia. Powiększenie brzucha następuje po 7-8 miesiącach. Ruchy płodu są wyczuwalne po 7 miesiącach. Ciąża trwa około 11 miesięcy. 335 dni. Około 2% ciąż jest bliźniaczych, więcej u koni angielskich, mniej u zimnokrwistych i prymitywnych. 70% bliźniaczych, ciąż bliźniaczych kończy się poronieniem, a 16% urodzeniem martwych żrebiąt. Czasem przeżywa jedno żrebię, nie jest z reguły mniejsze, ale jest z reguły mniejsze i słabsze od rówieśników. Bardzo rzadko udaje się odchować oba żrebięta. Poród. Po wystąpieniu bólów porodowych klacz jest niespokojna, kładzie się, zrywa. Wyparcie płodu trwa od 10 do 30 minut. Jeżeli przedłuża się ponad godzinę, konieczna jest pomoc weterynarza. Łożysko jest wydalone kilkanaście minut po porodzie. Jeśli nie odejdzie przez 3 godziny, szybko wzywamy weterynarza. Po 6 godzinach odklejenie łożyska będzie już niemożliwe. Macica klaczy szybko wraca do stanu wyjściowego. Łożysko może nie odejść po długim, wyczerpującym porodzie, osłabienie mięśni, kiedy zwierzęta miały za mało ruchu po zjedzeniu spleśniałych pasz w wyniku chorób zakaźnych. Po porodzie klacz odpoczywa od 10 do 20 minut. Jeśli pęcherz błon płodowych nie pęknie, przecinamy go natychmiast po porodzie, w trakcie nie wolno. W trakcie porodu nie wolno. Stanowi on klin rozwierający szyjkę macicy. Oczyszczamy nozdrza żrebaka ze śluzu. Pępowinę przecinamy, gdy ustaje w niej tętno. Jeśli jej nie przetniemy, to zostanie zerwana, gdy klacz wstanie po porodzie. Gdy pępowina jest gruba, może przy tym dojść do powstania przepukliny pępkowej. Podwiązujemy pępowinę na szerokość dłoni. Odkażamy Rivanol i Odyna. W przypadku młodych klaczy warto dać im żrebię do wylizania. Pobudza to instynkt macierzyński. Zatrzymanie smułki prowadzi do upadku żrebięcia. W takim przypadku należy zrobić lewatywę z ciepłego oleju parafinowego. Czasem konieczna jest operacja.
określenia żrebion w zależności od wieku. Sysak, osesek, od urodzenia do odsadzenia. Odsadek, od odsadzenia do końca roku kalendarzowego. Roczniak, od 1 stycznia do 31 grudnia następnego roku po urodzeniu. Dwulatek, trzylatek, trzyletek jest napisane, trzylatek. Czyli określenia żrebiąt w zależności od wieku. Sysak, odsadek, roczniak, dwulatek, trzylatek. Metody wychowu. Wychów alkierzowy, wychów stajenno-pastwiskowy, wychów tabunowy. Metody wychowu. Wychów alkierzowy, wychów stajenno-pastwiskowy, wychów tabunowy, inaczej bezstajenny. Sysak. Żebak z reguły zaczyna ssać 2 godziny po porodzie. Mleko jest podstawowym pokarmem żebaka przez 3 miesiące. Mleko klaczy jest wodniste, bogate w cukier, ubogie w tłuszcz i białko. Zawiera sporo kobaltu i żelaza. Pierwszy spacer żebak może odbyć w wieku od 3 do 4 dni. Spacer powinien trwać od 10 do 30 minut. Dokarmianie żebiąt rozpoczynamy w 3-4 tygodniu życia. Gnieciony owies, granulaty dla żrebiąt. Odsadki i żrebięta starsze. Żrebięta odsadzamy w wieku 6 miesięcy. Zwłaszcza, jeśli klacz jest ponownie żrebna. Odsadzanie najlepiej przeprowadzić, pozostawiając żrebię w znanej mu stajni, a matkę przeprowadzić gdzie indziej. Odsadzone żrebięta wymagają dobrego żywienia, ale ich pasza nie może zawierać dużo białka. Zanik suchości tkanek. Do siodła czy uprzęży można przyzwyczajać już 2-letnie konie, ale nie można jeszcze wykorzystywać ich do pracy.